Ani wojna, ani zaśnieżone drogi nie stały się przeszkodą dla świętego Mikołaja, który co roku odwiedza kleryków, nauczycieli i pracowników Wyższego Seminarium Duchownego świętego Józefa w Brzuchowicach. Wieczór 5 grudnia tradycyjnie upłynął w wesołej, rodzinnej atmosferze, którą stworzyli klerycy, prezentując w formie sketchów zabawne historie z życia swego seminarium. To niemal jedyny dzień w roku, kiedy, jak twierdzą sami kleryce, można z głębi serca naśmiewać się i zażartować nad rektorem, wychowawcami i mieć pewność, że nic za to nie będzie. Spotkać świętego Mikołaja wraz z klerykami i wychowawcami przybył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i siostry ze zgromadzenia świętego Józefa, którzy pracują w Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach. Wszyscy obecni oczekiwali na przybycie najukochańszego ze wszystkich świętych Kościoła katolickiego i otrzymali swoje prezenty. I uczy nas, żebyśmy też o innych pamiętali. A tutaj księdzu Pawłowi no, gratulujemy faktycznie tego pięknego przedstawienia dzisiejszego wieczoru i jego spostrzegawczości. taki spokojny, ale jednak spostrzegawczy. Cicho było to brzegiel. Dziękujemy, bo to też nas zobowiązywało do czegoś. Albo rozpoznajemy też w tym trochę siebie. Za to wszystkim i idziemy teraz zapraszamy na kolację. Zacznijmy.